Wygrywacie już 6-3, także wydaje się, że to spotkanie zakończy się raczej waszym zwycięstwem. Jak uważasz? Sądzę, że wygramy to na pewno. Jesteśmy na pewno bardzo zmobilizowani i dążymy o to trzecie miejsce. To można powiedzieć taki finał pocieszenia. Podchodzicie jednak do tego meczu poważnie? No, to jest każdy mecz, w którym dajemy z siebie wszystko i walczymy o zwycięstwo. Nie można odpuszczać nawet o trzecie miejsce, nie? Puchar Lubina jest dla was chyba mniej ważny niż gra o mistrzostwo miasta, jak uważasz? Sądzę, że puchar był dla nas ważny, ale teraz skupiamy się na mistrzostwie i dążymy do tego, aby je zdobyć i sądzę, że na pewno zdobędziemy mistrzostwo, żeby jechać na te półfinały. Kto według ciebie wygra w wielkim finale, który rozpocznie się zaraz po waszym meczu? W którym? Oj, obstawiam, że będzie remis, a później jakieś karne, że to będzie ciekawe spotkanie na pewno. A karnych wygra? Sam Forza. Coś tak myślę, że tak będzie.
O tym meczu o trzecie miejsce chyba jak najszybciej będziecie chcieli zapomnieć. Nie, czemu nie? Po prostu wyszliśmy na to spotkanie, żeby rozegrać. Taki był regulamin, graliśmy o trzecie miejsce. No i tyle na ten temat. Jakieś taktyki trenowaliście, czy po prostu, tak jak mówisz, zagraliście, przegraliście i po sprawie? Czyli co do dzisiejszego meczu, mieliśmy szczęście, że zebraliśmy 7 ludzi, w tym jeden przyjechał na drugą połowę. I o, tak to wyglądało. THC było zdecydowanym faworytem, co też udowodniło na boisku. Czy byli faworytem? Gdybyśmy byli optymalnym składem, nie wiem, u nich może dwóch zawodników zabrakło, u nas z pięciu tak naprawdę, to mecz by wyglądał pewnie inaczej. Raz my z nimi wygraliśmy, teraz oni znowu wygrali. Następnym razem, no chyba my powinniśmy wygrać. Mówi się, że jesteście jednym z zaskoczeń w tym sezonie. Jak podchodzisz do tego tematu? Znaczy ogólnie znamy swoją wartość. Jeśli nie byśmy tych pewnych 10 ludzi, co grają po 11, tam w okręgówce, w A-klasie, czy tam ktoś w B-klasie gra, to spokojnie bylibyśmy w pierwszej trójce.